Hej wszystkim, witajcie w kolejnym filmiku. Mamy 8 czerwca, godzina 6:04. Już najwyższa pora wstawać, dlatego że dzisiaj jest pierwszy dzień matur. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to wszystko wyjdzie mi tak, jakbym chciała, bo mam troszkę ograniczony czas i nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale stwierdziłam, że będę dla Was nagrywać taką relację z tych 3 dni egzaminów matur. W moim przypadku są to 3 dni, dlatego że dzisiaj mam polski na poziomie podstawowym i polski na poziomie rozszerzonym, jutro matematykę, a w środę, tak, to będzie środa, mam angielski. Także poopowiadam Wam, jak to wszystko wyglądało, opowiem o moich odczuciach, zobaczycie moje przygotowania, moje outfity, także mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Lecę zrobić sobie śniadanie. Dzisiejsze śniadanie to waniliowy pudding owsiany, bardzo, bardzo go lubię. Przepis podawałam Wam na Instagramie, także możecie sobie zerknąć do mojej wyróżnionej relacji. I oprócz tego mam kilka dodatków, kiwi, borówki mrożone, migdały, suszona morwa biała i otręby owsiane. Także tak to się prezentuje. Przepyszne. Crazy thoughts, heart's on fire, but I'm not giving up. Ustawiłam aparat tak na szybko. Powiem Wam, że nagrywanie rano to jest nie lada wyzwanie, szczególnie gdy na 8:30 muszę być już w szkole, o 9:00 zaczynamy maturę. Zabieram się za makijaż. Dzisiaj nałożyłam sobie taką moją zaufaną mieszankę. Podkłady Clinique, Even Better Refresh i Even Better Klasyczny. Nałożyłam taki miks, ponieważ odcienie mi po prostu najbardziej odpowiadają. Może uda mi się jeszcze nagrać stylizację w całości, a na razie powiem Wam, skąd są poszczególne rzeczy. Mam taką koszulę z falbankami. Ona ma długi rękaw. Jest z Zary, podobnie ta marynarka. Stwierdziłam, że ją założę, bo jest taka bardzo elegancka, ładnie się prezentuje. Dlatego mam torebkę Alma BB Louis Vuitton. Spódniczka jest taka klasyczna, czarna, prosta. Ona miała nieco inny fason, ale ja ją u krawcowej nieco zmodyfikowałam, zwęziłam. Ona również jest z Zary. Jestem już po maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak wrócę do domu, to opowiem Wam nieco więcej, co było, co myślę, jak mi poszło. A o 14:00 czeka mnie jeszcze poziom rozszerzony. Teraz przyjechaliśmy sobie z tatą i z Melą na szybki lunch. Planowaliśmy skoczyć na sushi, bo już dawno nie jadłam i miałam mega ochotę, ale niestety jest od 13:00, a ja już o 13:30 muszę być w szkole, więc się nie wyrobimy. Mela, proszę bardzo, ja wystąpiłam u niej na vlogu, powiedziałam kilka słów co do matury. Tak, no ja bardzo kibicowałam Julce i wiedziałam, że dobrze jej pójdzie. Ja za 4 lata będę pisać maturę, więc ja nie wiem, jak to będzie wyglądało i mam nadzieję, że też ją napiszę i ją zdam. Dasz radę. Bo dasz radę. Jak na razie nie wyobrażam sobie jej pisać, ale ogólnie strasznie długo, no bo 3 godziny. Tak, 170 minut, ale powiem Wam szczerze, że zleciało to bardzo szybko. Tak samo jest bardzo szybko. Ja tak miałam na teście z polskiego, że jak zaczęłam pisać, to takie, a jeszcze mam godzinkę, a okazało się, że już kończyłam i to było takie, no proszę, zbieram. A ja byłam pewna, że wyjdę w ogóle wcześniej, że dam radę napisać to jak tak szybciutko, pyk, ale przeliczyłam się i jednak było mi potrzebne więcej czasu, także... Ale zdążyłam! Jestem z powrotem w moim pokoju, już zmarnowana po całym dniu. Padam z nóg, serio. Przebrałam się, bo jednak
nie lubię chodzić po domu w takich eleganckich rzeczach, stawiam na coś luźniejszego i przychodzę tutaj do Was na vloga, żeby powiedzieć kilka słów na temat matury z języka polskiego na obu poziomach. Zacznijmy może od podstawy. Jeśli mam tak ocenić całokształt, to zdecydowanie nie ma co narzekać. Co do tych zadań pierwszej części, czyli tych na rozumienie czytanego tekstu, to były raczej średniej trudności. Ja nie miałam jakichś bardzo dużych problemów z odczytaniem sensu utworów, sensu tych tekstów. Najprostsze, co w ogóle mogło się trafić, to fragment Pana Tadeusza. Należało po prostu rozpoznać, z jakiego utworu pochodzi podany fragment. I tam nie dało się nie zgadnąć. Było tam na temat Gerwazego i Szlachty Dobrzyńskiej, Szlachty Zasiankowej. Mam nadzieję, że każdy maturzysta rozpoznał. Co do wypracowania, to już słyszałam wiele opinii negatywnych, że temat był bardzo ciężki, że był trudny. Ja z całego języka polskiego jako przedmiotu najbardziej lubię pisać wypracowania, sprawia mi to najwięcej satysfakcji. Lektury nie są moją najmocniejszą stroną, raczej nie gustuję w tego typu literaturze i wolę innego rodzaju książki, ale byłam bardzo dobrze przygotowana z Pana Tadeusza, Lalki, Dziadów i Wesela. Miałam nadzieję, że właśnie któryś z tych tekstów się pojawi i trafiło na Wesele. Więc byłam zadowolona, że chociaż nie było to Ferdy Durkę, bo oj, to by było ciężkie. Gdy tylko przeczytałam temat, który dotyczył elementów fantastycznych i ich celu w utworach literackich, tak w skrócie, to od razu pojawiły mi się w głowie wizje całego wypracowania. Od razu założyłam sobie, że najpierw odniosę się do podanego fragmentu Wesela, potem do całości utworu, a potem do Dziadów. I miałam naprawdę mnóstwo pomysłów, jednak nie wszystkie udało mi się w pełni zrealizować, dlatego nie uważam, by wypracowanie było w pełni miarodajne, dlatego że mogłam napisać dużo więcej, jednak zabrakło mi trochę czasu. Oczywiście skończyłam wypracowanie, ale wiem, że było mnie stać na więcej. Ja też jestem jedną z tych osób, które najpierw piszą sobie wszystko na tak zwane brudno, a dopiero potem przepisują do arkusza. I myślę, że to był taki mój mały błąd. Mały albo nie mały, zależy od perspektywy. Po prostu straciłam troszkę czasu na przepisywanie. Takie 20 minut, góra pół godziny więcej czasu byłoby po prostu zbawieniem dla mnie i mogłabym się nieco bardziej wyżyć artystycznie. Ja jednak jestem zadowolona, jestem świadoma swojej wiedzy i nie ma się co doszukiwać problemów na siłę, wytwarzać ich sobie. Co się stało, to się nie odstanie, nie mam już na to wpływu. Mam nadzieję, że wynik mnie zadowoli, że będzie wszystko ok. Mam pozytywne podejście, naprawdę staram się jak najbardziej optymistycznie nastawiać do całego tego egzaminu, nie traktować tego jako po prostu taki przymus, jako jedyną szansę na godną przyszłość. Bo uważam, że matura nie do końca determinuje to, co będzie dalej, jest bardzo demonizowana, a przed nami jeszcze mnóstwo szans, mnóstwo możliwości, dróg, które możemy obrać, więc nawet jeśli nie wszystko pójdzie tak, jakbyście chcieli, to nie załamujcie się, po prostu działajcie dalej, bo to naprawdę nie jest koniec świata. A jeszcze prawie bym zapomniała o maturze na poziomie rozszerzonym. Tematy były całkiem przyjemne. Pierwszy temat rozprawki nie do końca pamiętam, bo ostatecznie się na nią nie zdecydowałam. I może nie tyle żałuję, co po prostu mogłam ją wybrać. Ostatecznie zdecydowałam się na interpretację porównawczą dwóch wierszy Zbigniewa Herberta i Jana Kochanowskiego. Jakoś tak spodobały mi się i stwierdziłam, że mam wenę, więc na ich temat napisałam, ale nie jestem w stanie teraz stwierdzić, jak mi poszło. Raczej czułam się pewnie, ale dopiero wynik określi mi, czy moje pomysły i moje wizje były trafne. Ale ogólnie nie miałam problemu z pisaniem, nie miałam takiego zastoju myślowego. Czasami tak miewałam, gdy pisałam wypracowanie do szkoły, że po prostu nic mi nie przychodziło do głowy, ale na maturze akurat udało mi się i miałam taki natłok myśli, natłok pomysłów, więc to raczej
zaprocentuje. Trzecie na maturę już przygotowane, wzięłam sobie 3 czarne długopisy, tak w razie czego, gdyby coś się z którymś stało. Oczywiście maseczka, bo będziemy musieli mieć ją przy wejściu do sali. Kalkulator, taki mały, uroczy. I linijka, ona jest w ogóle prześliczna. I oczywiście woda. Niestety mam taką średnią poręczną w szkle, ale nie mam innych w domu, bo rodzice kupują tylko szkło ekologicznie, więc muszę wziąć tę. Kochani, czas na relaks przed jutrzejszą matematyką. Już teraz zjadłam. Hejo. Mamy lody, Netflix and chill, Dynastia. Tutaj Mela ma... One są tak przepyszne, powiem wam. To są nasze ulubione lody. Jeszcze jakie? Fish food. Ogólnie ich wszystkie smaki są mega dobre. Jak próbowałam takie brownie, wegańskie. Ale burza za oknem, słyszycie to? Która próbowała jakieś tam wegańskie i inne, to ich wszystkie smaki Wegańskie są... brownie też jest mistrzowskie. Mi tak średnio podeszło, ale jeśli chodzi o te dwa smaki, to są chyba nasze takie ulubione. Będziemy jeszcze inne testować, ponieważ ostatnio jak byłyśmy w sklepie, to widziałyśmy dużo różnych, więc... Fajnie, dobra. Także miły wieczór. Bardzo. Chociaż burz za oknem. Śniadanie przed maturą z matmy musi być porządne, dlatego zrobiłam sobie serowe gofry, od których się ostatnio uzależniłam. Są przepyszne. Oczywiście na Instagramie również znajdziecie na nie przepis, bo staram się regularnie tam dodawać różne rzeczy. Są to gofry orkiszowo-kukurydziane z mozzarellą light, z parmezanem, camembertem light. Do tego dodałam sobie pomidorki koktajlowe, także pychotka. Kochani, dzisiaj matematyka, właśnie jadę do szkoły. Dostałam mnóstwo wiadomości z życzeniami powodzenia na Instagramie. Także dziękuję wszystkim, jest mi niezmiernie miło, dodajecie mi takiej pozytywnej energii, wsparcia. Mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie równie dobrze, że pójdzie wszystko po mojej myśli. Trzymajcie kciuki. Jestem już. Mela użyczyła mi swoje lustro, bo u niej jak zwykle wszystko łatwiej mi pokazywać. Mam taką tweedową marynarkę z Zary. Kupiłam ją już jakiś czas temu, ale jest naprawdę urocza. Ma tutaj taki kołnierzyk, zdobne guziki. Stwierdziłam, że będzie idealna na maturę. Do tego mam sukienkę. Może za chwilę zdejmę tą marynarkę i wam pokażę. Torebkę Gucci. Jeśli chodzi o buty, to wybrałam takie szpilki z Zary z wiązaniem. Pokazywałam wam je chyba w holu niedawno. A tak się prezentuje sukienka w całej okazałości. Bardzo ją lubię. Moim zdaniem sylwetka efektownie w niej wygląda. Tutaj ma takie wycięcie, bufki na ramionach, długi rękaw. Także... I ona jest z butiku Ola Voga. Kiedyś już wam o nim wspominałam. Zmyłam makijaż, bo czułam się jakoś tak niechlujnie, nie wiem jak to nazwać. I oczywiście mam dwóch nowych przyjaciół na czole. Powiem wam szczerze, że nie wiem co się stało, bo mi naprawdę rzadko cokolwiek wyskakuje, odkąd skończyłam kurację izotekiem. I jeśli są to jakieś niedoskonałości, no to raz w miesiącu ewentualnie i to takie małe, a tutaj proszę bardzo, dwa na raz, no ale cóż, bywa. Wydaje mi się, że to może być przez taki podświadomy stres, bo jednak jest to niecodzienna sytuacja i mimo, że staram się podchodzić do tych matur tak spokojnie, nastrajać pozytywnie, to mam wrażenie, że jednak wewnątrz taki podświadomy stres jest nieunikniony. I tak może się to właśnie objawiać. No ale cóż, zaraz zrobię sobie jakąś maseczkę glinkową, oczyszczającą, bo wydaje mi się, że moja cera tego dzisiaj potrzebuje. Co do matury z matematyki, bo pewnie jesteście ciekawi mojej opinii, to jeśli chodzi o moje zdanie, to było naprawdę w porządku. Ja nie jestem mistrzem matematyki. Zdecydowanie nie. To nie jest mój klimat, to nie jest mój vibe. Ale naprawdę od pierwszego do ostatniego zadania zamkniętego czułam się niesamowicie pewnie i mam nadzieję, że tam zdołam zebrać jak największą ilość punktów. Co do zadań
otwartych, czyli tych, w których trzeba podać konkretne rozwiązania, to były nieco trudniejsze i były takie, z którymi miałam większe problemy. Były na pewno dwa takie, w których nie zdołałam dotrzeć do końca, do odpowiedzi. Trzech zadań jestem pewna. To były zadania z równaniem, z rozwiązywaniem, z nierównością i z prawdopodobieństwem, bo w tym się czuję dobrze i myślę, że tam nie mogłam się nigdzie machnąć. Co do pozostałych zobaczymy, natomiast co do całokształtu tej matury, uważam, że poziom był naprawdę okej. Ja szykowałam się na coś cięższego, na coś trudniejszego, chociaż słyszałam bardzo podzielone opinie. Dla wielu osób ta matura była trudna w porównaniu z poprzednimi latami. Ja jak najbardziej to rozumiem, bo każdy lubi co innego, różnie czuje się z danymi zadaniami. Mi akurat ona podpasowała i uważam, że dałam z siebie wszystko. Starałam się rozwiązywać te zadania jak najlepiej. Wydaje mi się, że z zadań zamkniętych może tylko dwóch, może nawet w jednym strzeliłam, tak wiecie. Nie byłam w stanie udzielić takiej konkretnej odpowiedzi. Cóż więcej mogę powiedzieć? Zostaje mi czekać na ostateczny wynik. Mam nadzieję, że będzie ok. Żeby się trochę zrelaksować, to zrobimy sobie maseczkę Glam Glow Super Matte. U mnie to nie jest zaskoczenie, bo to jest moja ulubiona maseczka błotna, glinkowa. Jest świetna i gdy mam właśnie takich nieprzyjaciół, to bardzo dobrze sobie radzi, wysusza. Oczywiście ja na nich stosuję silniejsze środki, czyli antybiotyki po prostu, które mam przepisane już od dłuższego czasu od dermatologa. Mam nadzieję, że się zaraz nie uciapię, bo założyłam jasną bluzę, a u mnie to niestety bywa różnie. Powiem Wam, że ciężko się nakłada maseczkę tym aplikatorem. Myślałam, że będzie łatwiej. Ale mam długie paznokcie, więc nie chcę się w tej maseczce tak bawić po prostu i brudzić. W ogóle zobaczcie, jaki zapas maseczek do Foreo UFO dostałam. Naprawdę jest ich tu mnóstwo. Są przeróżne tutaj, matujące, dotleniające, rozświetlające, także naprawdę wystarczy mi na długo. I oprócz tego taka świetna, soniczna szczoteczka do zębów w pięknym kolorze. Takim miętowym, turkusowym. Jest to model ISA 2, także będę testować. Bardzo, bardzo się cieszę. Po maturze z angielskiego przyszliśmy z rodzicami na lunch, na sushi. Matury już za mną, 3 dni niewielkiego stresu. Mela, co powiesz ciekawego? Powiem Wam, że angielski to była moja ulubiona matura z tych, które pisałam. Ja jestem już w domu i zobaczcie, z kim rozmawiałam, z Niną z Kołoplotka. Będziemy występowały z Melą właśnie w jednym z odcinków Kołoplotka. W związku z tym, że jednak są czasy takie, jakie są, to będziemy wirtualnie, ale zabawa była świetna, więc tak. Efekty będziecie mogli zobaczyć właśnie na kanale Kołoplotka. Także zapraszamy. Ja tylko Julka, mam nadzieję, że jakby Ci poszła słabą matura, to nie zrzucisz winy na mnie. Nie, nie, spokojnie. Było dobrze. Także. Dobrze. Także. Ściskam serdecznie Twoich widzów i Was. Buziaki. W ogóle, kochani, jeśli jeszcze nie wiecie, to założyłam TikToka. Tutaj macie moją nazwę, Julia Zalewska na końcu, dwie literki A. Dodałam właśnie filmik z 3 stylizacjami maturalnymi, więc możecie sobie zobaczyć. I jest tutaj też kilka innych. Ostatnio wróciłam, bo miałam chwilę przerwy. Przed chwilą przyjechała do mnie poczta kwiatowa i zobaczcie, jaki śliczny bukiet dostałam od agencji, z którą współpracuję, więc jest mi bardzo, bardzo miło. Jest to bukiet z okazji zakończenia matur. No, nie spodziewałam się. To jest mega kochane. Cudny jest, naprawdę. Ale ślicznie ptaszki śpiewają. Wyszłam sobie na dwór, póki jeszcze jest ładna pogoda, bo zapowiadają jakieś burze. Więc chciałam Wam poopowiadać trochę na temat matury. Dzisiaj, tak jak już wspominałam Wam chyba, pisałam maturę z angielskiego. Naprawdę taka mogła być każda z tych matur. Ja akurat w języku angielskim czuję się bardzo pewnie. Może nie umiem go jeszcze tak perfekcyjnie i jeszcze muszę pewne rzeczy ćwiczyć, ale na pewno pod kątem egzaminu to była taka wystarczająca wiedza. Najpierw były standardowo 3 zadania ze słuchaniem,
Potem były takie na rozumienie tekstów i moim zdaniem najfajniejsze było zadanie z takim tekstem dotyczącym hotelu. Tam była taka przedstawiona krótka historyjka i na koniec wiadomo zadanie z pisaniem. Był list dotyczący wyjazdu z biurem podróży, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona. Dzisiejsza matura to już w ogóle przeszła wszelkie pozostałe, więc można powiedzieć, że matury mam już z głowy. Zakończyłam wszystkie egzaminy, wszystkie cztery. Mój piesek do mnie biegnie, chodź, może się przywitasz. Nie, nie przywita się chyba z nami. Chwilę temu rozlałam na tarasie cały kubek wody, więc siedzę w takiej kałuży, czekam aż to wyschnie, ale cóż, to cała ja. Długo tą śliczną pogodą chyba nie będę miała okazji się cieszyć, bo niestety ta pogoda teraz jest bardzo zmienna, co chwilę są jakieś burze, deszcze, grady, wiatry, ale muszę przyznać, że i tak już słońce dość mocno mnie złapało, szczególnie nogi, bo w tamtym roku, chyba w sierpniu byłam tak mocnie opalona, a mamy początek czerwca i już jest nieźle, także... Przygotowałam sobie wok i owoce, to jest takie moje standardowe połączenie, uwielbiam sobie spędzać tak czas na świeżym powietrzu. Mam przepyszne truskawki, arbuza, to jest moje uzależnienie, czereśnie i malinki. Także tym przyjemnym akcentem zakończymy dzisiejszego vloga, właściwie maturalnego vloga z 3 dni. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Chociaż nie było to zbyt proste, starałam się nagrywać jak najwięcej. Choć mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali, bo jednak nie jest najłatwiej połączyć matury z vlogowaniem, ale starałam się. Zostawiajcie koniecznie kciuki w górę, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, komentujcie, co myślicie i wpadajcie koniecznie na mojego Instagrama. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa, pa.